Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Trendy w zrównoważonym budownictwie. Dzisiaj gościmy dwie ekspertki, Monikę Kropiwnicką z Kobo Design oraz Beatę Mintrowska-Sprzak z Hadart. Porozmawiamy dzisiaj o tym, gdzie zmierza zrównoważone budownictwo, jakie są trendy, o których warto powiedzieć, o które warto wzbogacić swoją wiedzę. Także myślę, że nie będziemy już dłużej przedłużać i przejdziemy do rzeczy. Monika. Pytanie do Ciebie, ponieważ jesteś architektką już od wielu lat związaną z branżą zrównoważonego budownictwa. Jaki według Ciebie jest kierunek właśnie zrównoważonego budownictwa? Gdzie Ty widzisz tą ścieżkę? Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem architektem wnętrz, więc to też każda branża ma troszeczkę swoją specyfikę. Natomiast jedna rzecz jest na pewno dla wszystkich jednakowa, że tak naprawdę musimy być wielobranżowi. Zajmując się zrównoważonym budownictwem, musimy się zajmować nie tylko swoją specyfiką, ale też masą innych rzeczy. Ja jako architekt wnętrz na pewno muszę myśleć o fizjologii człowieka, muszę myśleć również o fizjologii budynku jako takiego, jak on funkcjonuje jako całość, ale też właśnie o tych procesach w przyrodzie. I myślę, że ta wielobranżowość poszerza bardzo kontekst patrzenia na ten problem i myślę, że też pomaga szukać dobrych rozwiązań, dlatego że my często mamy problem ze znalezieniem rozwiązań, bo tych rozwiązań robi się bardzo dużo. Poszerzając sobie ten kontekst, myślę, że dużo łatwiej jest wyłapywać te prawidłowe rozwiązania, które rzeczywiście coś rozwiązują. Myślę, że kolejną rzeczą ważną jest, żeby troszeczkę zmienić sposób myślenia. W zawodach kreatywnych czymś normalnym jest to, że my myślimy kreatywnie i jakby praca jest swego rodzaju autokreacją. Myślę, że to ważne jest, że w tym zrównoważonym budownictwie, czy w myśleniu o tym, dochodzą jeszcze kolejne rzeczy, takie jak na przykład etyka, czyli wartości, którymi się musimy kierować, tworząc tak naprawdę to budownictwo. To jest trochę zmiana sposobu myślenia. Myślę, że tutaj musimy troszeczkę przejść przez ten proces zmiany, żeby robić to dobrze. Myślę, że budownictwo zrównoważone to przede wszystkim budownictwo zbilansowane. Znaczy, ja wolę nawet używać słowa zbilansowane niż zrównoważone. Z tego względu, że zrównoważone dzisiaj jest trochę taką nazwą własną, natomiast zbilansowane właśnie jest takim matematycznym terminem, który mówi, że tak naprawdę gdzieś tam po jednej stronie musi nam się zgadzać z tą drugą stroną. I tutaj nie chodzi tylko o aspekty energetyczne. Tu chodzi również o kwestie wymiany obiegu materii, wymiany gazowej. I tak naprawdę pytanie, czy jesteśmy w ogóle w stanie budować taką architekturę, która rzeczywiście uwzględnia wszystkie te aspekty, bo dzisiaj głównie skupiamy się jednak na tych aspektach energetycznych. Dla mnie osobiście uważam, że jest bardzo ważne w tym całym procesie, żeby udrażniać wiedzę. W jakim kontekście? Myślę, że my mocno się skupiamy się na swoich branżach i też na tej profesjonalizacji jednak jakby tego tematu. Natomiast, żeby cały ten proces się zadział, to ta wiedza musi trafić tak naprawdę do użytkowników. Bo gdzieś na koniec to oni będą tą przestrzeń użytkować i to, czy nasze założenia, które gdzieś tam mamy w projekcie, będą realizowane, zależy właśnie od tego, jakich odpowiedzialnych, jak zaangażowanych będziemy mieli użytkowników w tej przestrzeni. Myślę, że to są takie bardzo ważne aspekty, na które warto zwracać uwagę. To się wiąże również z tym, żeby wiedza, którą przekazujemy gdzieś dalej, żeby ona była przekazywana i tworzona w sposób zrozumiały. Ja jestem właśnie wnętrzarzem, w związku z tym oczywiście patrzę na ten problem też przez aspekt wnętrz, bo na pewno każda branża ma jakby swoje takie akcenty, na które zwraca bardziej uwagę. Oczywiście we wnętrzach tymi akcentami to oczywiście przede wszystkim ten wpływ samych wnętrz, materiałów, procesów używanych we wnętrzach właśnie na ten efekt środowiskowy. No i człowiek.
tak naprawdę. To są takie dwa podstawowe aspekty, na które się patrzy, ale co ciekawe, człowiek, który nie jest jakby takim obiektem do rozpieszczania, tak naprawdę tylko takim obiektem naturalnym, który również podlega pewnym procesom. Tak to wygląda we wnętrzach. I to ciekawe, że się w sumie rozwinęliśmy przez te tysiące, setki lat może technologicznie, ale tak naprawdę jeśli chodzi o człowieka i o jego fizjologię, jego biologię, to tak naprawdę niewiele się zmieniliśmy. I te potrzeby człowieka tak naprawdę niewiele się zmieniły. Tak naprawdę jako organizm mamy bardzo dużą potrzebę związku z naturą. Właśnie dlatego, że ta natura nas gdzieś tam ukształtowała. Ale nie tylko, bo też nasz organizm działa w oparciu o te sygnały, które gdzieś tam dostajemy z natury. O cykle sezonowe. My robimy wszystko, żeby to zakłócać, ale nasz organizm właśnie w ten sposób funkcjonuje. I na tej bazie właśnie powstają nurty typu właśnie Biofeeling Design, Wellbeing czy Biobiology, które właśnie patrzą na człowieka z punktu widzenia bardziej biologii. Oczywiście uwzględniają aspekty wymiany gazowej, tlenu, wody, też emisji szkodliwych substancji, ale zwracają również uwagę na tą stymulację na przykład naszego organizmu, na bodźce, które jakby do nas docierają. Bo my tak naprawdę dzisiaj żyjemy trochę w takich czasach hegemonii wzroku. My jesteśmy zdominowani przez wzrok, przez zmysł wzroku. I to oczywiście jest bardzo, bardzo dobry zmysł, który dostarcza nam bardzo wielu informacji. Ale z drugiej strony my trochę mu ufamy bezwarunkowo. I okazuje się, że tak naprawdę wszystko to, co jest poza zasięgiem tego wzroku, przestaje mieć dla nas znaczenie. W związku z tym tak bardzo ważne jest, żebyśmy też poszerzali jakby swój odbiór świata i zdobywanie informacji również o inne zmysły. Myślę, że być może częściowo dlatego na przykład na przyrodę patrzymy, czy na procesy w ten sposób, że wielu rzeczy nie zauważamy. Takim przykładem mogą być na przykład drzewa, które dzisiaj tak naprawdę dla wielu ludzi są tylko przeszkodą, bo są gdzieś tam przeszkodą w wybudowaniu domu, czy kwestie tego, że zrzucają liście, jest z tym potem problem, bałagan. Takie wyłącznie podejście czysto wizualne. Natomiast nie dostrzegamy jakby tego całego ekosystemu, który jest związany z drzewami, tej produkcji pokarmu dla organizmów i tego, że gdzieś tam na koniec my sami z tego korzystamy. Tak myślę, że powinniśmy stać się po prostu myśleć o sobie i o naszym podejściu, żebyśmy byli po prostu dobrymi gospodarzami, żebyśmy myśleli nie tylko o sobie, ale też myśleli o innych gatunkach, innych procesach, które de facto są również dla nas ważne. Bo myślę, że czasami się zachowujemy bardziej jak najemcy na tej naszej ziemi niż gospodarze. Dlatego ważne, żebyśmy właśnie patrzyli tak na ten problem tak bardzo szeroko. Tutaj może przeszłam właśnie tak naprawdę dalej. Myślę, że można pociągnąć temat szerzej, architektury zieleni. Myślę, że tutaj pani lepiej pociągnie jeszcze ten temat. Dziękuję bardzo, Monika. Tutaj wspomniałaś o tym, że nasze potrzeby tak w zasadzie się nie zmieniają. Ja pamiętam całkiem niedawno, ponieważ 7 października na corocznej konferencji PLGBC Green Building Symposium gościliśmy Olgę Malinkiewicz, która pokazała dwa slajdy, które świetnie obrazowały może nie potrzeby człowieka, aczkolwiek zmiany. Mianowicie na jednym slajdzie pokazała, jak to wyglądało parędziesiąt lat temu, chodzi o technologię, jak wyglądała telewizja, telefony komórkowe oraz panele fotowoltaiczne. Następnie wiemy mniej więcej, jak tam 30-40 lat temu wyglądały telewizory oraz telefony komórkowe. Myślę, że każdy jest w stanie sobie to odtworzyć. Następnie pokazała, jak to wygląda teraz. Jak zmieniły się telewizory, jak zmieniły się telefony komórkowe,
Oraz jak nie zmieniła się fotowoltaika, jak te panele wyglądają cały czas tak samo. I pytanie, co poszło nie tak? Dlatego w odniesieniu też do Twojego spostrzeżenia, myślę, że z naszymi potrzebami, z potrzebami człowieka jest tak samo, że coś poszło nie tak, że wcześniej ich może nie tyle nie dostrzegaliśmy, ale nie potrafiliśmy współistnieć, współgrać z tą naturą, która jest nieodzowna. I tutaj, Beata, chciałabym Ciebie zapytać, ponieważ Ty jesteś bardzo bliska właśnie temu kierunkowi związanemu z naturą, z biophilic design. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy rzeczywiście to się będzie rozwijać? Czy może mamy jakąś nową ścieżkę, o której jeszcze nie wiemy, a o której może nam powiesz? Dzień dobry. Więc jeżeli chodzi o architekturę krajobrazu, to my mamy ogromną nadzieję, że będzie lepiej niż teraz. To, co widzimy, co się wydarzyło po pandemii, ogromne zainteresowanie zielenią, naturą, potrzeba człowieka do tego, aby przebywać w naturze, jest dla nas ogromną nadzieją na przyszłość. Aczkolwiek ogromny boom, który widzimy, boom budowniczy, to, że bardzo dużo budujemy i to wszystko się sprzedaje tak naprawdę w bardzo szybkim tempie na pniu, można powiedzieć, no niestety jest takim sygnałem bardzo niepokojącym. Czy w zasadzie jest to zrównoważone budownictwo? Z mojej perspektywy to się wydaje bardzo proste. Przychodzi inwestor, ma działkę, chce na tej działce oczywiście coś zbudować. Najczęściej jest to, prawda, biurowiec, mieszkaniówka, jakaś inna inwestycja. No i co się dzieje? No wiadomo, że zabierane są przestrzenie zielone. W to miejsce powstaje architektura. No i oczywiście dążymy do tego, aby tą zabraną przestrzeń zieleni w jakiś sposób zrekompensować. I to zrekompensowanie odbywa się, oczywiście widzimy jak. Dużo osiedli mieszkaniowych jest tak naprawdę zielone tylko z nazwy. Będzie się sprzedawało niestety w przyszłości. Jak widzimy, zainteresowanie mieszkaniami jest ogromne. To, co się dzieje teraz po pandemii, powoduje, że mamy bardzo duże zainteresowanie. Więc niestety z mojej perspektywy widzę to tak, że jeżeli będą się sprzedawały dziury w ziemi, to jednak to inwestycja w zieleń w tej branży może być na razie wątpliwa. Natomiast mamy ogromną nadzieję na to, że rozwinie się zieleń i będzie bardzo mocno doinwestowana w zakresie branży biurowej i innych inwestycji. Oczywiście liczymy również na tą mieszkaniówkę, na jakąś przyszłościową konkurencję. No i co? No oczywiście, tak jak tutaj wspomniała koleżanka wcześniej, to holistyczne spojrzenie, to znaczy kształcenie architektów, mówienie inwestorom, jakie są możliwości, jak ta zieleń jest ważna oraz oczywiście współpraca z innymi branżami. Czyli to, co ostatnio się mówi o betonozie, o tym, żeby zdejmować te powierzchnie utwardzone w przestrzeni miejskiej, aby inwestować w zieleń, dokładać tej zieleni jak najwięcej, aby każdą wolną przestrzeń przeznaczać na zieleń. No i dać to możliwości może nawet prawne, tak, jakieś ustawowe. Z tego, co wiemy i tak się dzieje na zachodzie, na zieleń, inwestycjach poza Polską, przeznaczone są konkretne budżety. Te budżety wynikają z budżetu inwestycji. Natomiast u nas, no wiadomo, jak co się dzieje. No, wchodzą te inwestycje zielone, które no niestety często są wykonywane taką minimalną ilością, prawda, czyli robimy trawniki, które później trzeba podlewać. Nie myśli się o retencji wody. Nie ma takiego holistycznego podejścia całościowego, a mamy nadzieję i właśnie chcielibyśmy, aby to się zmieniło i jako nasza branża chcielibyśmy uświadamiać architektów, inwestorów. Bo wydaje się, że to jest takie oczywiste, a my na to patrzymy inaczej. Widzimy, że dużo się o tym mówi, ale jednak niewiele inwestorów jest świadomych i chce to wszystko po prostu wdrożyć rzeczywiście w swoje inwestycje.
Przecież wiadomo, że trzeba. Wiadomo, jak ważne są drzewa. Tutaj właśnie wspomniała koleżanka o znaczeniu drzewa, tak? O tym, jak ono wpływa na otoczenie. Jak ono nawet jak ono samo w sobie spowalnia proces spływu wody. 80% wody zatrzymywanych jest na liściach drzew. Ta woda jest stopniowo oddawana do środowiska, do przestrzeni miejskiej, do kanalizacji. To jest bardzo istotne. Już tutaj nie mówimy o takich oczywistych rzeczach jak zacienianie, obniżanie temperatury otoczenia, fitoremediacja, prawda? To też jest taki trend bardzo przyszłościowy, o którym dużo się ostatnio mówi, czyli oczyszczanie powietrza poprzez liście drzew. Już nawet mówi się o konkretnych gatunkach, które lepiej lub gorzej spełniają tę rolę. Także no to są takie rzeczy bardzo oczywiste. Dla mnie wydają się one takie, no naprawdę, o których powinien wiedzieć każdy, ale niestety nie przekłada się to na inwestycje w zieleń. Nadal mimo wszystko. Beata, czyli jednak ta kwestia konieczności współpracy, współdziałania oraz edukacji oczywiście również potwierdza, że jest bardzo ważna. To w takim razie mam pytanie, mówisz, że jasne, że jednak są ci świadomi inwestorzy, że przecież no, każdy z nas będzie funkcjonować w tych przestrzeniach. Jakie są takie argumenty idące za tym, żeby jednak skłaniać inwestorów do kreowania tego zrównoważonego krajobrazu, do dbania o tą zieleń, do budowania tej bioróżnorodności i zachęcania do, jak ty to ładnie powiedziałaś, wychodzenia z tej betonozy? Ja myślę, że oczywiście to jest okrutne, ale najprostszym zachęceniem inwestorów do tego, aby inwestowali w zieleń, jest uświadomienie im, że ta zieleń daje tak naprawdę im ogromne oszczędności. Więc to jest taka rzecz, która może najbardziej przemawiać. Z mojej perspektywy jest to, że jest to bardzo prozaiczne i przyziemne, ale myślę, że dla inwestorów niestety bardzo, bardzo, bardzo cenna informacja. Są już całe jakby naukowe badania i profesor Charlie Hall tutaj specjalizuje się w takich określeniach wpływu zieleni na oszczędności i to też jakby nie patrzy się na to tylko i wyłącznie z perspektywy właśnie takiej, że na przykład tutaj też znowu mowa o tej oszczędności energii, tak? To jest taka teraz, akurat teraz też w dzisiejszych czasach, kiedy są problemy z tą energią bardzo istotne. Na przykład podniesienie temperatury otoczenia o jeden stopień powoduje wzrost nakładów na energię do na przykład ochłodzenia o 20%. To jest bardzo, bardzo takie wymowne i myślę, że to jakby też jest takim argumentem gdzieś tam istotnym dla inwestorów. Ale tutaj też chodzi jakby o przyszłość, o konserwację, prawda, całości inwestycji. Powiązanie zieleni z retencją wody, wykorzystywanie ponowne wody, zielone parkingi otwarte, chłonące wodę opadową. To, że potem nie ma takich sytuacji, że gdzieś kogoś zalewa. Przecież te wszystkie obiekty wielkopowierzchniowe, hale, magazyny, no to są naprawdę ogromne powierzchnie zieleni utraconej, której tak naprawdę nawet nie można oddać w postaci powierzchni biologicznie czynnej, bo to są powierzchnie o dużych ilości metrów kwadratowych utwardzonych parkingów. Konstrukcje są tak zbudowane, że w zasadzie nawet nie za bardzo można zrobić zielone dachy. Ich obciążenia są takie, że raczej jest to mało prawdopodobne, żeby coś się zmieniło w tej technologii przyszłościowo. Także no, utrata powierzchni ogromna i niebezpieczeństwo
zalewania, powodzi, podtapianie tych obiektów jest bardzo duże. Więc jeżeli na etapie projektowania, wspólnie z architektami, z inwestorami, nie spojrzymy na to bardziej szeroko, no to naprawdę będzie trudno. No tutaj jest kwestia, oczywiście już mówię o tym oczyszczaniu powietrza, czyli to argument za tym, żeby robić tą zieleń. Oczywiście kwestie wizualne to są już gdzieś tam dla nas już teraz na ostatnim miejscu, aczkolwiek bardzo ważne. Znam takie obiekty i takie inwestycje, które znajdują się obok na przykład inwestycji mieszkaniowych, inwestycje biurowe, które są tak zorganizowane, jeżeli chodzi o zieleń, fajnie zagospodarowane i przyjazne, że ci ludzie mieszkający obok tego osiedla przechodzą na spacery do tej przestrzeni biurowej, która jest otwarta i która jest o wiele ciekawsza i bardziej przyjazna niż ta przestrzeń, w której mieszkają. No to jakby to już też jakby świadczy jakimś tam świadomości inwestorów, natomiast no to jakby powinno się zmienić. Powinniśmy jednak zapewnić ludziom mieszkającym w osiedlach dobrą przestrzeń, dobre życie i oczywiście zdrowe życie, tak, zieleni, wśród zieleni. Tak, żeby oni nie musieli uciekać do przestrzeni obok, żeby mieć tą podstawę dobrego odpoczynku. Tak, szczególnie, że też to, jakie widoki mamy za oknem, bardzo pozytywnie na nas wpływa i rzeczywiście to otoczenie zielenią, co myślę, świetnie było widać w tym okresie pandemicznym, daje nam taki oddech, taki nawet metaforyczny właśnie zasięg świeżego powietrza i bardzo dużo inspiracji. Beata, powiedziałaś nam, jak to wygląda na zewnątrz, ale według danych jeszcze sprzed okresu pandemii, która pewnie nieco zmieniła, zawyżyła przede wszystkim, w pomieszczeniach spędzamy ponad 90% naszego czasu. Więc Monika, pytanie do ciebie. Co można zrobić, co może zrobić architekt wnętrz, żeby rzeczywiście realizować te założenia zrównoważonego budownictwa, o których też wcześniej wspominałaś? Tak, ja w ogóle mi osobiście nawet bardzo zależy, żeby też przekazywać tą wiedzę, że architekci wnętrz też mogą dużo zrobić. W ogóle też zaangażowałam się trochę w SAWie, Stowarzyszenie Architektów Wnętrz, w tworzenie deklaracji. Stworzyłam taką deklarację, która ma ogłaszać, że my architekci wnętrz również bierzemy w tym udział. Również jesteśmy częścią tego systemu. I tam też właśnie wypunktowaliśmy tak, żeby też samym architektom wnętrz, nie tylko użytkownikom, ale też najpierw może architektom też wnętrz, tłumaczyć, jak my możemy się w ten cały proces zaangażować. I ja akurat to podzieliłam na takie też, żeby uporządkować cały system, na takie cztery główne zadania, które jakby odnoszą się trochę do analizy LCA. Tam są wymienione takie cztery główne obszary i w każdym z tych obszarów architekt wnętrz może coś zrobić. To jest i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, dbanie o jakość ekosystemu, o zdrowie ludzi i oszczędzanie zasobów. To się wydaje takie zupełnie niezwiązane, a tak naprawdę w każdym z tych kategorii coś tam mamy do zrobienia. Co możemy zrobić? No przede wszystkim no, to, co wiemy wszyscy już teraz, wybierać te materiały, które są po prostu niskoemisyjne, które mają niski wpływ na środowisko. To oczywiście dbanie też o proces remontowy. Ja to też zawsze zwracam uwagę, bo my dbamy o zdrowie, mówimy często o zdrowiu, ale też powiedzmy o tym, że ekipy budowlane, tak, pracują w takich warunkach i są bardzo narażone na bardzo kiepskie, tak naprawdę, na duże oddziaływanie tych materiałów budowlanych. Zadbajmy o to. Zwracajmy uwagę na to, żeby rzeczywiście zabezpieczenie pracowników było wystarczające. Regulujmy klimat, nadmierne nagrzewanie również rozwiązaniami pasywnymi, typu na przykład stosując odpowiednią kolorystykę, kumulując ciepło lub kumulując zimno. Projektujmy pomieszczenia tak, żeby uwzględniać strony świata, na przykład uwzględniajmy stronę zawietrzną. To są rozwiązania, które przysłaniają światło, które ograniczają lub właśnie wykorzystują tą energię. Jakby pracujmy również jakby rozumiejąc te procesy, które się dzieją gdzieś tam w przyrodzie. Ale też jakby rozumienie lokalnych ekosystemów. Tak naprawdę
Myślę, że projektując warto to uwzględniać i nie tylko w materiałach, które używamy wewnątrz, ale też analizując kulturę, sztukę na danym obszarze. Mamy regionalizację tak naprawdę. Każdy z naszych regionów tak naprawdę ma trochę inne akcenty, ma swoją kulturę. Pokażmy to we wnętrzach, bądźmy właśnie lokalni. Na pewno dużym takim aspektem jest kwestia jakości powietrza. To jest bardzo szeroki temat. Bo oczywiście na jakość powietrza wpływa powietrze zewnętrzne, ale niestety jak my jeszcze dołożymy swoje własne emisje wewnętrzne, to niestety to powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Jest to o tyle niebezpieczne, że tak jak mówiłaś, my spędzamy tam bardzo dużo czasu. W związku z tym jest wiele różnych rozwiązań do tego, żeby to powietrze oczyszczać, włącznie z zielenią, o której koleżanka mówiła, ale też na przykład dbanie o jakość naszych instalacji. Odpowiednie serwisowanie. Odpowiedni rodzaj serwisowania, bo też musimy wiedzieć, że to serwisowanie można zrobić na wiele różnych sposobów. Wybór najlepszego sposobu, ale też na etapie projektowania musimy przygotować nasze instalacje do tego, żeby one dały się serwisować. Także jakby to też dotyczy bardzo wielu różnych etapów, które musimy dopilnować. Oczywiście do tego to chodzi również nie tylko zanieczyszczenie powietrza, ale również eliminacja zanieczyszczenia światłem, które mogą kumulować wnętrza, eliminacja hałasu nadmiernego, które również wnętrza mogą produkować. Też oczywiście takie czysto ekologiczne podejście, to jest to, żeby nie robić tego, co jest zbędne. Tak? Więc tak naprawdę również we wnętrzach jakby ta idea może nam przeświecać. Rezygnujmy z tego, co po prostu nie jest nam potrzebne. No i oczywiście cała kwestia zdrowia człowieka, czyli projektowania takiego, które jest po prostu zdrowe dla człowieka, uwzględniające również jego potrzeby ruchu. Ruch to nie tylko kwestia, no właśnie, nie tylko układu ruchu, ale tak naprawdę również metabolizmu, też oczyszczania organizmu. Bardzo wiele procesów tak naprawdę uruchamiamy dzięki temu, że się po prostu więcej ruszamy. Oczywiście też projektowanie właściwego oświetlenia, które również jakby odpowiada naszym potrzebom fizjologicznym. Mamy aparat wzroku, który też ma swoje potrzeby, jakby to oświetlenie powinno też jakby nadążać za tym. Też oczywiście no kwestie na przykład korozji biologicznej, to też jest dość istotny problem taki czysto biologiczny we wnętrzach, że materiały budowlane ulegają korozji biologicznej, czyli zagrzebianiu. W związku z tym też musimy dbać w procesie użytkowania o to, żeby one się po prostu, żeby unikać jakby tego typu procesu. No i oczywiście już cała masa kwestii w wyborze odpowiednich urządzeń i wyposażenia do wnętrz. Jeśli chodzi o same meble, wyposażenie, sprzęt AGD, tutaj też możemy dbać o to, żeby on miał niskie zużycie energii, żeby zużywał mało wody, żeby ograniczać ilość odpadów, które produkujemy i oczywiście preferować takie rozwiązania, które są rozwiązaniami trwałymi, których nie musimy cały czas wymieniać. Także tutaj do zrobienia jest bardzo dużo. Myślę, że trochę nam zajmie, zanim też jakby przyswoimy sobie te mechanizmy, bo musimy przede wszystkim sobie pewne procedury wdrożyć. No ale jestem dobrej myśli. Bardzo dużo rzeczy, dziewczyny, nam powiedziałyście. Bardzo dużo rzeczy, tak jak Monika słusznie zauważyłaś, jest do zrobienia. Ale chciałabym Wam zadać takie nieco przewrotne pytanie, mianowicie, czy jest poza tym całym zbiorem rzeczy do zrobienia, już takich, pomijając rzeczy techniczne, ale w oparciu przede wszystkim o takie zmiany strukturalne, czy jest jakaś droga potencjalna, która jeszcze jest niezgłębiona, którą jeszcze powinniśmy eksplorować, może dopiero wtedy, kiedy uporamy się z tym całym bagażem zaszłości, bo myślę, że warto jest na to również tak spojrzeć, jako na coś, co zaniedbaliśmy i co doprowadziło nas wszystkich do takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli że
trochę przestaliśmy sobie radzić z tym klimatem. Trochę obraca się on przeciw nam, pomimo tego, że powinien być, już mówiąc tak kolokwialnie i obrazowo, naszym najlepszym przyjacielem. Beata, jak myślisz, czy jest jeszcze dla nas jakaś szansa, żeby odnowić tą przyjaźń? Chyba nie mamy innego wyjścia. Musimy się cały czas uczyć. Musimy się cały czas uczyć i jeszcze oprócz tego myślę, że bardzo ważnym elementem są dobre wzorce. Dobre wzorce, które powinniśmy po pierwsze podpatrywać i uczyć się od natury, to jest raz, i dwa, od tego, co zrobił już człowiek i co jakby się sprawdza. Oczywiście patrząc na dobre wzorce, zawsze musimy wyeliminować to, co jest do tej pory zrobione źle, poprawiać to, zmieniać. Wbrew pozorom, niektóre rozwiązania sprzed kilku dekad są podawane nam teraz jako architektom krajobrazu, jako wzorce dobre. Bo ostatnio uczestniczyłam właśnie w takim webinarze dotyczącym betonozy i tam jako dobre przykłady pokazywane były po prostu zwykłe dzikie parkingi, gdzieś tam rozjeżdżone pomiędzy istniejącą zielenią. Oczywiście tam brakowało pewnych jakichś takich uwarunkowań technicznych, w sensie ochrony korzeni drzew. Natomiast to, że był to po prostu parking naturalny, gdzie woda deszczowa miała możliwość wchłonięcia się w glebę, w ziemię, no tam były jakieś tam, prawda, żwirki rozsypane, czyli coś, co jest taką ekonomicznym rozwiązaniem, bo gdzieś tam kogoś, nie wiem, może w danym momencie nie było stać na lepsze, na kostkę, na nawierzchnię utwardzoną, wbrew pozorom była takim, dawaną nam tutaj to jako dobry przykład. Oczywiście teraz mamy takie technologie, że możemy to zrobić lepiej, ale na pewno jest to lepszy przykład niż to, co się zadziało 5 czy 7 lat temu, kiedy wszystkie powierzchnie, prawda, place miejskie, powierzchnie parkingowe są w 100% utwardzone, nikt nie myśli o tym, żeby patrzeć na zieleń i na to, co się dzieje jakby w środowisku całościowo. Także jest dużo do zrobienia. No i kwestie oszczędności tych ekonomicznych, myślę, że są bardzo ważne i istotne. One są jak gdyby do najbardziej przemawiające do inwestorów. I tutaj naprawdę jest duże pole do popisu. Profesor właśnie Hall obliczył, że $1 zainwestowany w zieleń daje zysk mniej więcej rzędu 9%. To jest tylko zysk, natomiast oprócz tego są ogromne oszczędności. Więc myślę, że to jest to, od czego powinniśmy wychodzić, aby rzeczywiście w jakiś sposób zarazić tych inwestorów do tego, aby tej zieleni wykonywać więcej. Beata, tutaj już dzisiaj odnosiłaś się do zachęt finansowych i chciałam to podkreślić, ponieważ chyba nic tak motywująco nie działa, jak właśnie zachęty finansowe. Co w tym temacie, w temacie zrównoważonego budownictwa, które dzisiaj poruszamy, jest trochę takie niewygodne, ponieważ nie wszystko da się kupić, nie wszystko da się zmierzyć i określić. Tutaj mówię o naszym komforcie, o naszym zdrowiu, o naszym dobrym samopoczuciu. No właśnie niekoniecznie, dlatego że to, że mamy te oszczędności finansowe, to wszystko jest policzone również jakby, to nie są tylko oszczędności dotyczące eksploatacji, oczyszczania, konserwacji, tylko to również są policzone rzeczy związane ze zdrowiem, czyli to, o ile jest mniej chorób, o ile jest mniej, nie wiem, nie tylko tych chorób oczywiście
takich bezpośrednich, czyli również chorób psychicznych. To są też właśnie kwestie zdrowia psychicznego, nie tylko fizycznego. Także to jest wszystko obliczane również na taką materię, czyli taką no, rzeczywiście rzecz bardzo istotną. To nie jest tylko konserwacja i oszczędność energii, to jest również zdrowie. Czyli to, o czym też mówiłeś dzisiaj, to podejście holistyczne, czyli udało się to uchwycić, udało się to pokazać, no a co za tym idzie, udało się to udowodnić, że rzeczywiście to działa i że powinno być jak najszerzej wdrażane. Oczywiście tak. Ja myślę również, że tutaj należałoby jeszcze zastanowić się nad tą certyfikacją, którą mamy. To tak ja jakby mówię ze swojej perspektywy, coś co mnie bardzo kiedyś dziwiło jako architekta krajobrazu działającego w branży zieleni zewnętrznej, ale również zieleni wewnętrznej. Dlatego, że uczestniczyłam nawet również kiedyś w jakimś tam bardzo ogólnym szkoleniu na temat certyfikatów WELL i tam no, taka informacja, może coś się zmieniło w międzyczasie, nie wiem, to było kilka lat temu, może 2-3 lata temu, ale dla mnie informacja o tym, że, bo tam mówimy tylko o człowieku, prawda, i o wnętrzu głównie w tej certyfikacji WELL-owskiej, natomiast no, informacja o tym, że zieleń we wnętrzu daje dodatkowe punkty, jeśli dobrze pamiętam, ale to nie musi być zieleń żywa, tylko wystarczy, że jest to po prostu kolor zielony, sztuczna trawa albo zieleń sztuczna, no to jest takie rozwiązanie no trochę dla mnie osobiście bardzo smutne, że takie rzeczy są w certyfikacji i że zapomina się o tej zieleni żywej we wnętrzu. Oczywiście ona też jest brana pewnie pod uwagę. Natomiast wydaje mi się, że już doszliśmy do takiego poziomu, że tutaj no, ja osobiście wolałabym, aby dla certyfikacji wewnętrznej dodatkowe punkty były za zieleń żywą, a nie za kolor zielony albo za zieleń sztuczną. Tak? To tutaj też jest jakby to, co ja widzę, co można by było zmienić, poprawić. I co tutaj no, jest jeszcze do zrobienia, jeżeli chodzi o to wnętrza zieleń we wnętrzu. Tak, no tutaj słusznie nawiązałaś do szeroko pojętych wzorów mających na celu takie bionaśladownictwo, pokazanie też tych relacji z zielenią. Najczęściej też w miejscach, gdzie nie możemy na przykład wstawić zielonych roślin. Ja tutaj, żebyście nie odebrały tego, ja nie chcę w żadnym wypadku nic usprawiedliwiać, aczkolwiek do tych wzorów też zalicza się na przykład gra światłem albo wstawienie ujęć wody, jakichś małych fontan, żeby też ta relacja z tą naturą była. Ale tak jak wiecie, ja nie jestem specjalistką od wnętrz, tutaj naszą specjalistką jest Monika. I chciałam, Monika, zwrócić taką uwagę, twoją uwagę na aspekt trendu we wnętrzach. Ponieważ wszyscy wiemy, że te trendy się zmieniały, czasem bardziej, czasem mniej dynamicznie, czasem się przeplatały, czasem wykluczały. Czy zrównoważony rozwój, czy biophilic design, czy well-being zostanie z nami na dłużej? Jak myślisz? Tak, to jest szeroki temat i ja może powiem coś może niepopularnego jeszcze jakby w gronie architektów wnętrz, ale ja mimo wszystko uważam, że my jako architekci wnętrz powinniśmy patrzeć oczywiście na estetykę i na tą kwestię wizualną, ale to się też musi wszystko zgadzać w tej warstwie pozostałej. I tak naprawdę dla mnie estetyka, która wynika z wnętrz, to jest estetyka, która bazuje na tych zasadach i na tych materiałach, które nie szkodzą, które mają pozytywny wpływ na nasze wnętrza i na człowieka. W związku z tym ona jest trochę takim efektem wtórnym, właśnie konsekwencją tych zastosowanych materiałów i konsekwencją zastosowanych rozwiązań. I ona jest ważna, tylko tu się też dużo mówi o tym greenwashingu. Ja nie skreślam całkowicie tego, bo uważam, że to jest forma
upowszechniania tej idei. Natomiast trzeba pamiętać, że to nie wystarczy. Zwracanie uwagi na pewne problemy nie wystarczą. Ja również o tej sztucznej zieleni też rozmawiałyście. Ja też do tego mam podejście takie też biologiczne, bo my, tak jak mówiłam wcześniej, jesteśmy przez tą naturę ukształtowani i czasami nawet widok rośliny, która wydaje nam się, że jest prawdziwa, a nie wiemy, że jest prawdziwa, też wpływa na naszą psychikę pozytywnie. Są pewne aspekty, które działają dobrze. Natomiast musimy patrzeć mimo wszystko jako architekci wnętrz również całościowo. Czyli de facto, czy nasz projekt rzeczywiście coś rozwiązuje. Ja patrzę też z punktu widzenia instalacyjnego i wiem, że wiele rozwiązań, które są preekologiczne, to tych rozwiązań nie widać, bo one są gdzieś tam w tej warstwie instalacyjnej, gdzieś podskórnej i to są bardzo ważne rzeczy. Są obiekty, na przykład obiekty medyczne, gdzie tak naprawdę mamy takie wymogi techniczne, gdzie nie możemy zastosować materiałów, które w pierwszym rzędzie kojarzą nam się z ekologią, ale one też mogą być ekologiczne systemem, jakim funkcjonują. Także ja bym tutaj poszerzyła bardzo tą kwestię, nie sprowadzała tylko do wizualnego skojarzenia. Myślę, że to właśnie to, czy to się sprawdzi, czy nie, czy zostanie na dłużej. Ja myślę, że zostanie pod warunkiem, że właśnie nie utknie w takiej trochę ślepej uliczce tej wizualnej, jeśli nie będziemy sprowadzać to wyłącznie do tych aspektów estetycznych. Myślę, że wtedy no, chyba nie ma innego wyjścia, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Bardzo dziękuję. Myślę, że dzisiejsze spotkanie, to co nam pokazałyście, na co zwróciłyście uwagę, jest taką dużą dawką, nawet nie tyle wiedzy, bo to jest oczywiste, ale też olbrzymią dawką inspiracji. Mamy dzisiaj dosyć spore grono słuchaczy. Na tą chwilę nie mamy pytań na czacie, lecz może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos i już osobiście zadać pytanie naszym ekspertkom. Może jeszcze jakiś temat wart jest rozwinięcia w te paręnaście minut, które nam jeszcze zostały. Także zachęcam. Dzień dobry Państwu. Ja tak u siebie akurat z kuchni mówię, tak przysłuchuję się tej ciekawej bardzo dyskusji. Nie jestem w ogóle przygotowany, ale skoro Pani zaprasza, to się odpowiem. Ja reprezentuję Polskie Forum Klimatyczne i my mamy projekt taki, który już zaczęliśmy robić na wiosnę. Tam pandemia nas trochę wstrzymała, ale chcemy coś z tego mocno ruszyć i nawet pójść do różnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, do Narodowego Funduszu Zakładania masowego ogrodów permakultury oraz gajów tlenowych z drzewami o charakterystyce C4, co daje bardzo dobre zazielenienie i zacienienie wtedy, kiedy to jest najbardziej potrzebne, czyli latem, kiedy jest bardzo gorąco i wtedy nam jest potrzebny to zarówno mikroklimat odpowiedni, regulacja stosunków wodnych, potrzebujemy tlenu dużo i jednocześnie jest to produkcja drewna, surowca budowlanego, którego w Polsce w tej chwili bardzo, ale to bardzo brakuje, bo cała branża drewniana w tej chwili to aż piszczy, że nie mają z czego mebli robić, domu robić, stoi to wszystko. I jest taka plantacja testowa, bo to jest projekt naukowy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Marcelinie. Ja tam rozmawiałem z adiunktem, który to prowadzi, jakbyśmy to oglądali sobie, to powiem Państwu, że z punktu widzenia tej właśnie głównej tematyki, czyli tej wprowadzenia zieleni blisko ludzi, to są rewelacyjne, można mieć rewelacyjne osiągi. Dostarczamy zieleni bezpośrednio, jak to się mówi, na doorstep, a połączenie tego wszystkiego z ogrodami permakultury powoduje, że następuje integracja senioralna, to jest polityka senioralna. Seniorzy lubią sobie tak pogrzebać trochę w ogródeczku. Dla takiego wam wyjaśnienia, ogrody permakultury się zakłada raz i one przez 10 do 12 lat dalej tam plonują bez wielkich już tutaj nakładów, jak również bez stosowania sztucznych środków, bez chemii, bez oprysków i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegóły, myśmy to mówili na naszych konferencjach więcej o tym.
zachęcam do wejścia na nasze strony facebookowe Polskie Forum Klimatyczne. Tam są relacje z konferencji, między innymi była drugie forum permakultury. Będzie robione na początku stycznia trzecie forum permakultury w ramach targów Polagra, które się odbędą w Poznaniu. I zachęcam wasze środowisko, które mówi o takim zazielenianiu miast, może ktoś od was jakąś taką prelekcję się zdecyduje wygłosić. To zachęcam tutaj, nie na to. No, kontakt z nami jest przez naszą stronę www albo do mnie bezpośrednio. Ja tutaj może na czacie napiszę. W każdym razie my takie tematy realizujemy już, chociaż na razie z oporami, bo pandemia jednak bardzo mocno tutaj nam to się mówi, destabilizuje. Ja tylko do siebie tutaj jeszcze na czacie napiszę. Rob W. Panie Robercie, ja myślę, że warto jest już ten temat zgłębiać poza dzisiejszym spotkaniem. Bardzo dziękuję. Jest podany kontakt, także kto z Państwa będzie zainteresowany, to kontakt do Pana Roberta jest dostępny. W międzyczasie pojawiło nam się pytanie od Pani Gabrieli. I tutaj myślę, że to pytanie jest zarówno do Beaty, jak i Moniki. Pani Gabriela pyta, w jaki sposób można wymóc na inwestorze, deweloperze wprowadzenie tych rozwiązań, o których była mowa, czyli zieleń, zrównoważone materiały, zdrowe materiały, lepsze instalacje, w momencie, gdy nie ma on żadnego udziału w długofalowych zyskach i nie opłaca mu się zwiększyć nakładu na inwestycje, ponieważ mieszkania i tak się sprzedają. Beata, ty dużo mówiłaś o zachętach finansowych, pozwolę ci zacząć. Jak można wymóc? No, na razie mamy tak jak mamy, przepisy takie jakie mamy są niestety, więc może powinniśmy dążyć do tego, żeby było to, o czym mówiłam na początku, to znaczy, aby zmienić te przepisy i aby jednak określoną część budżetu całej inwestycji inwestor już na etapie wykonywania musiał przeznaczyć na zieleń. Mamy oczywiście teraz przepisy mówiące o określonej ilości powierzchni biologicznie czynnej, o często i gęsto oczywiście pojawiają się jakieś tam w okoliczności wycinania drzew na rozpoczęciu inwestycji nasadzeń zastępczych, ale oczywiście są to jakieś tam zupełnie absolutne minima określone w jakimś tam, prawda, procencie powierzchni biologicznie czynnej lub sztukowo drzew do nasadzenia w zamian za drzewa wycięte. Natomiast oczywiście wiemy, że metry kwadratowe zieleni mogą być zupełnie w bardzo różny sposób zagospodarowane i to, co jest trawnikiem, to, co jest niską zielenią, nijak się ma do tego na przykład, co zostało przed inwestycją wycięte. Czyli gdyby były przepisy mówiące o tym, że nakład finansowy jest powiedzmy sobie 7% w stosunku do całej inwestycji, no to naprawdę byłoby super, bo myślę, że dałoby to bardzo duże możliwości inwestorom, już projektantom na początku całej tej inwestycji. No oczywiście, no może te przepisy, które nam teraz weszły w związku z tą wycinką jakiś czas temu, tak, które się bardzo troszeczkę moim zdaniem rozjechały i troszeczkę za bardzo rozluźniły. No niestety, no tutaj też jest kwestia wycinania i braku poszanowania tego, co mamy w momencie początku inwestycji. Dobre wzorce, gdyby pokazywało się to, że takie przykładowe dobre realizacje, gdzie już na etapie projektowania szanujemy to, co mamy, drzewostan, prawda, dostosowujemy projekt do tego, co jest, wpisujemy te drzewa w ten element projektu, no to jest moim zdaniem jakiś taki przykład, no, który może no, dawać nadzieję na przyszłość, że będzie lepiej. Natomiast no, teraz, no to wiadomo, no, jest jak jest. Myślę, że przepisy. No i może, nie wiem, zachęta do tego, żeby pokazywać dobre wzorce i rzeczywiście jednak ta, ja wiem, inwestor buduje i sprzedaje, ale przecież ci ludzie też, prawda, w przyszłości mogą sprzedać drożej, jeżeli będzie fajniej, tak? O 800% wzrastają wartości nieruchomości położonych bezpośrednio przy parku miejskim na przykład. 300% kolejne jakieś tam metry od tych przestrzeni zielonej w mieście. Więc samo to jakby obrazuje,
jak ta zieleń w przyszłości jest ważna dla tych mieszkańców. Przecież to jest tak, że inwestor buduje, ale mieszkańcy płacą i mogą wymagać. Więc no, jest kwestia jakby może kontroli tego, co zostało obiecane, a co zostało zrobione, tak? Jakaś weryfikacja taka po prostu sama ekonomiczna, która jest tutaj moim zdaniem no, sama się z czasem wytworzy. Monika, a jak to wygląda z Twojej perspektywy? Tutaj oprócz absolutnie przepisy tutaj musi się niestety dużo zmienić, natomiast też banki jakby się włączają w cały ten proces, bo też premiują te rozwiązania i te inwestycje, czy chcą finansować te inwestycje, które rzeczywiście rozwiązują te problemy ekologiczne. Myślę, że tutaj taki pressing jest istotny i to z wielu różnych stron. A oprócz tego pressing użytkownika, który kupuje przestrzeń, który chce mieszkać w zielonej przestrzeni. Pressing architektów i projektantów, który będzie wymuszał na deweloperach określone rozwiązania. Myślę, że to wszystko do kupy, myślę, że powinno dawać jakiś efekt. No bo tak naprawdę no, ta zmiana, zawsze każda zmiana jest problematyczna. My wszyscy po prostu musimy trochę przestawić się na trochę inne myślenie, że to tak naprawdę wszystko jest dla nas, że robimy to dla siebie. I tak naprawdę w tym całym wyścigu, czy w tym całym procesie, ja myślę, że też warto pamiętać, że my często patrzymy tylko na czoło peletonu, jakby patrzymy, co robią ci, którzy rzeczywiście przodują w tych rozwiązaniach, ale myślę, że warto też patrzeć na tych, którzy gdzieś tam są z tyłu. Mówię o wszystkich, i o deweloperach, i o projektantach, o użytkownikach, i myśleć również o tym, jak przekonać tych, którzy nie są przekonani albo są przeciwni w ogóle tym zmianom, bo to jest bardzo duża rzesza ludzi. I myślę, że to tu jest też olbrzymi obszar do zagospodarowania. Ja myślę, że jeszcze jest bardzo ważną kwestią dobre wykonanie, bo jest czasami tak, że ta zieleń już na etapie wykonywania jest skromna, uboga, jakaś minimalna ze względu na oczywiście oszczędności albo brak potrzeby, bo i tak już się sprzeda albo się sprzedało. Natomiast ten nadzór nad wykonaniem, tak jak ja ze swojej perspektywy widzę, przecież tak naprawdę nie ma obowiązku zatrudniania inspektora zieleni na inwestycji. Często tą rolę tak naprawdę przyjmuje kierownik budowy, inspektor ogólny budowy, natomiast no, on nie ma też wiedzy na temat tego, czy to drzewo, jeżeli ono już się znalazło w tym projekcie, fajnie, że się znalazło, ale czy ono jest poprawnie posadzone, czy ono będzie żyło, czy ono będzie później dobrze pielęgnowane. My jako wykonawcy często jesteśmy sami sobie tak naprawdę inspektorem nadzoru i sami musimy kontrolować swoją pracę, żeby była dobrze wykonana. Oczywiście robimy to jak najlepiej, ale no, jakby no, też firmy wykonawcze są różne i niektórzy mają jakąś wiedzę, inni inną wiedzę. Czasami są różne projekty, więc wydaje mi się, że też dobrze by było, gdyby, jeżeli to ma być dobrze zrobiona zieleń, to żeby jednak no, w ten proces budowlany bardziej intensywnie włączyć nadzór zieleni, czyli ten branżowy inspektorów nadzoru zieleni. Czyli powinniśmy projektować, budować i użytkować przestrzenie, w których funkcjonujemy bądź będą funkcjonować inni. Myślę tak, żebyśmy nie mieli się czego wstydzić, czy to teraz, czy za 5, za 15, za 20 lat, żeby te budynki były po prostu zdrową i jak ty to Monika powiedziałaś, zbilansowaną architekturą. Powoli zbliżamy się do końca, także myślę, że pora na podsumowanie, ponieważ bardzo dużo dzisiaj pojawiło się informacji, inspiracji, przykładów. Drogie panie, jednym zdaniem, jakbyście mogły powiedzieć, może już nie w odniesieniu do trendów, ale w odniesieniu do jednostki, do tego, co my jako Magda, Beata, Monika powinnyśmy zrobić, żeby
ten klimat, znowu odwołam się do tego, chciał się z nami zaprzyjaźnić. Monika, może zaczniesz? Ja, znaczy ja oczywiście zawsze od razu patrzę przez pryzmat zawodu i jakby tutaj to jest silniejsze ode mnie. Ja mogę właśnie projektować, starać się projektować. Ja osobiście mam taki duży nacisk na zdrowie, jakby to widzę, tutaj jakby widzę swoją ścieżkę i w tym się próbuję spełniać, ale w takim szerokim zakresie, rozumiejąc człowieka, jego fizjologię, starając się projektować taką przestrzeń, w której chciałby żyć i która przestrzeń będzie zdrowa dla niego, nie będzie mu przeszkadzać w tych procesach. Edukować, myślę, że edukacja jest, myślę, że jest podstawą. Dlatego, że jeśli nie będziemy rozumieć tych procesów, to ich w ogóle nie będziemy stosować. Edukacja i chyba takie przekonanie, że to chodzi trochę o coś więcej, o jakieś wartości, jakąś etykę. I to musimy przekazywać w swojej pracy. Myślę, że to po prostu jest taka mrówcza praca. Tak to sobie wyobrażam. Żeby pokazywać, że wartości, że etyka jest ważna w projektowaniu, że nie chodzi tylko o kwestie finansowe, nie chodzi tylko o kwestie estetyczne, wizualne, ale też o jakiś wspólny interes. I myślę, że takie poczucie chyba jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Beata? No to ja podobnie. Głównie edukacja, edukacja, edukacja. Dobre projekty, poprawne projekty. Dobre wzorce. Tak naprawdę musimy pokazywać dobre realizacje, dobrą zieleń, aby była ona inspiracją dla innych, dla tych, którzy nawet może nie wiedzą, że można tak zrobić już na etapie budowy, bo przecież nie każdy wie, że można posadzić 12-metrowe drzewo, że są technologie mówiące o tym, że ono może sobie rosnąć na stropie i że będzie żyło, że będzie zdrowe. Że będzie oddychało, będzie pracowało na to, co jest dookoła, będzie służyło, produkowało tlen, oczyszczało powietrze, retencjonowało wodę, ocieniało i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest najważniejsze. Właśnie edukacja i pokazywanie dobrych wzorców. Po to, aby inspirować innych, aby pokazywać, że może być lepiej i że to ma sens, tak? Że to jest jakby wymiar bardzo szeroki, że to jest dla przyszłości, dla zdrowia, no i oczywiście po to, aby było po prostu lepiej, no i dla inwestorów, dla mieszkańców później taniej. Ja myślę, że nikogo nie zdziwię, jak powiem, że obiema rękami podpisuję się pod kwestiami edukacji i tym, co powiedziałyście. Ale też chciałabym poruszyć kwestię odpowiedzialności, ponieważ w tym całym procesie tworzenia, użytkowania powinniśmy po prostu być odpowiedzialni, nie tylko za siebie, ale też za to, co po sobie zostawimy oraz za to, co bierzemy. Także niech to też dołączy do naszego dzisiejszego zbioru trendów, o którym mówiliśmy. I też zakończę nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu za jakże aktywny udział. Dziękuję naszym ekspertkom. Była z nami Monika Kropiwnicka, Kobo Design oraz Beata Mitruska-Strzak-Hadart. Dziękuję Państwu raz jeszcze i do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.